Kategoria odcienie codzienności. Zapach życia. Poczułam dzisiejszego ranka pierwszą jesienną rzeźkość powietrza. Taki zimny, ostry impuls w płucach i w sercu. Obcy i nielubiany. Ja ze swojej natury kocham światło i ciepło. Nie znoszę zimna i wszystkiego, co się z nim wiąże. Jesień i zima to dla mnie czas przeczekany, przecierpiany i smutny. Przyroda wtedy zamiera i ja też. Razem z nią wolniej działam, smętniej myślę i nawet chyba marzyć przestaję. Wegetuję tak jak byliny i misie leśne. Mój bezpieczny, w miarę przyjazny obszar życia to wtedy tylko ciepłe łóżko przy kaloryferze, lampie i blisko okna. Dlatego zimowe wieczory są czasem znośne, bo wtedy jest cieplutko, przytulnie i noc przede mną. A noc to niebyt i nieczucie. Wiem, że odczuwam to zbyt mocno, ale inaczej nie umiem. W zimowe ranki natomiast czuję się jak pionier, który przeciera trudny, ciężki trakt. Wychodząc z ciepłej pościeli, przełamuję się, by włożyć na siebie lodowate, ciężkie ubranie i znów funkcjonować we wrogim, ponurym środowisku. To naprawdę wbrew mojej naturze. Kocham swobodę, ciepło i światło. Jeżeli zimne półrocze trwałoby kiedyś o dzień dłużej niż to konieczne, nie dotrwałabym do wiosny. Ale lubię zapach palenia w piecu. Ma przeróżne odcienie i wyjątkowe smaki. Odcienie zależą od tego, co akurat palimy. Drewno? Igliwie? Papier, węgiel czy coś jeszcze innego. Dają specyfikę momentu, nastrój i wrażenie. Smak to ciepło, które litościwie wypełnia łagodnością zmarznięte płuca. Cudownie w taki zimny czas oddychać ciepłym, lekko aromatycznym powietrzem. Ożywia ciało, a co za tym idzie i duszę. Potem, u kresu tego zimnego, wrogiego czasu jesieni i zimy, oczekuję całą sobą pierwszego haustu takiego przyjaznego, łagodnego powietrza. Powiew ten daje nadzieję na lepszy czas. Pamięta ktoś, jak ono pachnie? To taka kompozycja zapachu odmarzniętej ziemi i innych życiodajnych woni przyrody, które trudno nawet dokładnie wyodrębnić i określić. Niosą one ze sobą przyspieszenie, rozbudzenie, rozkwit i wybuch budzącego się życia w wegetującej naturze, a nawet w wegetujących ludziach, takich jak ja. Dopiero potem przychodzi czas na wybuch wizualnych efektów, jak pojawienie się kwiatów, zieleni i długich, jasnych dni. W naturalnym, odwiecznym rytmie pora ta jest początkiem, startem, odrodzeniem energii. Wszystko, co nosi w sobie ziarenko życia, czuję to mocno i podlega temu. Kocham ten czas i te odczucia całą duszą. Dla mnie to nie Wielkanoc jest realistycznym świętem życia i zmartwychwstania, tylko właśnie ten wiosenny przełom sił natury. Życie budzi się z uśpienia, wybucha i kwitnie w naszym najbliższym otoczeniu i w głębi nas samych. Jeżeli jest jakaś moc, którą na tym dziwnym świecie wielbię każdym moim tchnieniem, to po miłości właśnie ta życiodajna siła jest dla mnie najgłębszą wartością. Fanatycznie i niezmiennie składam najwyższy hołd tym dwom niesamowitym boskim żywiołom. Oba pachną kwiatami, promieniują ciepłem, światłem. Żyją we mnie, ginąc i odradzając się nieustannie.